Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Syberii. I ostatnio stwierdziliśmy, że warto by było powędkować, a tak naprawdę to gra w sobie stwierdziła, że warto powędkować, ale ja miałem informacje na temat tego pomarańczowego, chyba tak, łososia. Niestety nie przeczytałem dość dokładnie tego poradnika wędkarskiego, który był w tej chacie. Nie wiem, której przynęty użyć. No, do środka mały. Przy okazji również dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za każdego lajka oraz komentarz pod poprzednim odcinkiem. Cieszę się, że no, czekaliście na tą Syberię, prawda? Bo myślę, że długo czekaliście właśnie. No, w sumie długo. Jeden dzień, jakby nie patrzeć. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz ten poradnik. Czy ja mam go ze sobą? Czy ja go wziąłem ze sobą? Przewodnik wędkarski, no, ja to ze sobą. Długość, dobra. Wygląd. Bardzo zimna woda. Ok, rzeki i jeziora, bardzo zimna woda. Pożywienie. Drapieżnik wybredny, jeśli chodzi o kolor zdobyczy. Jego ulubionym pożywieniem są zielone żaby. I mamy już zielone. W dobrze natynionych zbiornikach wodnych na Syberii. Po jednym lub dwóch latach w rzece młody łosioś przedostaje się do ujścia rzeki, a następnie do morza, aby potem wrócić do wody słodkiej. Tylko nieliczne osobniki mają dość szczęścia, aby powtórzyć ten cykl kilkukrotnie w życiu. Pożywienie wielu drapieżników, np. niedźwiedzi brunatnych. Okej. 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 Tak, ja bym poszedł tędy. I co teraz? Łapy ci zmarzły i nie chcesz wyjść na zewnątrz? Poczekaj tylko. Ojej! Niedźwiadek. Wiem, co mi było to okno. Cześć, niedźwiedź! Dźwięcznie. Niedźwiedź wygląda na głodnego. Noż bycie... No dobra. To w takim razie już wiemy, po co nam będzie ta ryba. Oh god. A zaraz, a co tutaj znajdę? O, jeszcze tu nie byłem. Tu je jaka kuchnia. Duża ryba, zdobycz. Co my tutaj mamy? Jakąś konserwę mu dajmy, może jak jest głodny. Co to było? Kosz na ryby. O, i teraz ryby mogę łapać. Może mały gnojek mi wreszcie, kurczę, nie będzie podjadał, jak będę chował do kosza, co? No tak to zawsze, jak wyrzucałem pod nogi, to ten mały gnojek mi, kurczę, zabierał skubańczyk. Siad, Yuki. Dobra, teraz już wiem. Mamy zieloną przynętę. No zimną wodę już chyba mamy, nie? Aha, położyła ten koszyk. Czasem teraz trzeba wybrać. Ma zieloną. Ta jest zielona, jak żaba wygląda, nie? No to łos na łososia to mi nie wygląda. Małe jest. To jest to? Złapałem łososia? Że nie możesz się doczekać, aż trafi ci się pyszny kąsek, co? Ej, to był łosoś fioletowy. To nie ten. To był łosoś fioletowy, co? A ja mogę dać w takim razie fioletowego łososia temu niedźwiadkowi? Czy on nie będzie zachwycony tym faktem? Łosoś fioletowy. No ale schowała go do kosza, więc pewnie jakby nie był to ten, to by nie schowała go do kosza. Jeszcze tego brakowało. Ten maluch to straszny obżartuch. No nie wierzę, to nie ten. Tak też myślałem. On musi mieć coś, co lubi. No ale była zielona przynęta. Na żaby, tak? I ta przynęta wygląda totalnie jak żaba. Zielona. Jakieś tam miała jakieś takie puchawy czy coś. Może to jeszcze w odpowiednie miejsce trzeba wędkę zarzucić. No dobra, wybredny skubaniec, ale mamy zielone, dobra. Mamy zielone i teraz tak. Faktycznie, zobaczcie, tu jest jedno miejsce, możemy zarzucić wędkę pod kamienie. Tu możemy zarzucić wędkę. Teraz tu. Ja tu ostatnio zarzucałem, nie? A czy to jest w ogóle... No ta lupa, czy to... Gde? No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może to jest oparte jakoś na szczęściu, chociaż nie sądzę. No i czy ja mogę zaraz następną... Jak nie złapię tej, którą chcę, to czy mogę zaraz następną złapać, czy nie? No to też nie wygląda mi na łososia. Znaczy... Może i wygląda, ale to... Nie naje się czymś takim. To też wygląda na fioletowego, co? Założę się, że nie... No fioletowy, nie chcę fioletowego. To nic nie... No chyba sobie jaja robisz za każdym razem mam... Aj, zaraz, ale ja nie mogę... Zeżrij tego fioletowego, ty wszystko zezresz, nie? Masz. Żryj i rośnij. Jeszcze raz sprawdzę te przynęty, bo być może tam jakaś inna zielona. Przecież mnie zaraz... Ach. No wygląda jak żaba, no jak idę na 100%. To jest żółta, nie? Przynęta. A ona jest żółta, no. No jeszcze może, nie wiem, może się pomylili faktycznie, no ale... Niech będzie ta, którą teraz właśnie wyjąłem. A później próbujemy w inne miejsca. Żaba jest zielona. To była tam najmniejsza, to jest żółta. O! Kolor taki różowy, pomarańczowy, może łosoś? Może to to? Kolor by się zgadzał. Tutaj na podglądzie. No, Kate. Co złowiłaś, powiedzmy? Założę się, że nie możesz się dociągnąć. Pomarańczowy! Dawaj go! Kurde, mam cię wreszcie. Gnojku. Czyli po prostu te kolory się jakoś nie za bardzo zgadzały. Ale to nic. Już to mamy. Czyli nie średnią, a najmniejszą tą przynętę trzeba zarzucić. No i ale według mnie ona była żółta. Kto widział żółtą żabę? Dzień dobry. Panie misiu, proszę bardzo. No pięknie, pojadł misiaczek. To jego ulubione jedzenie. Poszedł misiaczek. Dobra, spadamy stąd. Adziuki. Czemu tego psa puszczę zawsze, kurde, jako pierwszego, kurczę? Nie powinno się tak robić. Piesek, kurczę... Dobra, mniejsza. O. Pies jak się będzie zawsze pchał przodem, to później będzie taki zmanierowany. Czy nie wiem, nigdy nie miałem psa. No. Szkielet ryby. Okej. Taka fajna muzyczka w tle. Dobra, co ja miałem zrobić? Miałem siekierkę, więc ten most chciałem właśnie jakoś oskubać chyba. Tak właśnie. Muszę się przeprawić przez tę przepaść. Jest tylko jedno wyjście. Zdobyć linę. Lina z hakiem. Miejmy nadzieję, że wytrzyma. Co, przechuślasz się na drugą stronę, co? A Yuki? Hej, Yuki, wracaj tutaj. No, ciekawe jak. Aha, tak. Cóż, z pewnością w ten sposób nie uda mi się wrócić. Okej, ale wracać nie chcemy. Bo depczy nam po piętach jeden łowca głów. Jeden detektyw. Hej, Yuki, stój! Gdzie po prostu ten psiur? Jakaś niezła skarpa jest. Yuki, zostaw ptaka w spokoju. To jest sowa. Harry Potter. Ten zwierzak to wybryk natury. No, w sumie taki trochę nierozgarnięty jest, ale co mam zrobić, no? Nic nie poradzisz. Co, zabijesz go? W sumie jakby go zjeść. Pewnie go jedzą. Gdzieś nas przyprowadził. Ale ta sowa to ewidentnie Jadwiga, nie? Nieznośny maluch. Jak sobie wyobrażasz, że ja... Co? Hej! Masz psa? Brawo! A teraz zajmiemy się jankieską. Hej, Yuki! Wracaj do pociągu! Szybciutko! Nie trafiłem. Ja wszystko rozumiem. Ona nadal tam jest, a zwierzak biega na wolności. Dawaj następny kamień i kończymy z tym. Jej, głowa. Będzie bolało. Niedobrze. I o to chodzi, przygłupie. Ona chce zabrać nasze kości mamuta. Twoje kości, Igor! Szybko! Bierz kamień i ziu! Dalej! Dalej! Co oni tym będą rzucać we mnie? No nieźle. Powiem wam szczerze, że zapiszę sobie, bo to się tyle podziało. Ale oni tam dalej są i będą we mnie tym rzucać, bo jak tak... Nie mogę się dostać do pierwszego stopnia. Jest za wysoko. Nie mogę... No jak to nie? A, siekierką, że niby to jak ten czekant, czy jak to się nazywa, nie? Się wbija. No, długa droga przed nami. Co mi się wydaje, że to będzie takie... Nigdy w życiu nie sądziłam, że się na to zdobędę. Takie bardziej zręcznościowe. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, tym bardziej, że goście od ciebie... Znaczy w ciebie będą rzucać... czymś z góry, co? Nie... Ale patrz, nie rzucają już. Tyle dobrze. Co mi się wydaje, że tutaj mamy właśnie lewo, prawo, góra, coś takiego, nie? Dobra, to spróbujmy w prawo. Nie ma opcji, więc coś mi się wydaje, że zejdźmy niżej. Ej! Coś mi tu nie pasuje. Ani w prawo, ani w lewo. O co tu chodzi? Trzeba konkretną drogę pewnie wybrać, tak? Pytanie jaką? No bo co mi się wydaje, że mamy tak prawo, lewo, góra, dół, tak? Na górę już wchodziliśmy. Prawo spróbuję teraz, no ale... A jeszcze raz w prawo, dobra! Okej, czyli ja już nie... Czyli 4 razy chyba mamy w prawo, w lewo i tak dalej, nie? Spróbujmy teraz tutaj. Trochę metodą prób i błędów, no chyba 4 razy. Nawet 5? Ja bym się nigdy na takie coś nie odważył. Dobra, za każdym razem trzeba będzie sprawdzać, czy nie możemy iść do góry. Raczej w dół to chyba nie będziemy musieli tak obchodzić naokoło, co? O! Jesteśmy już prawie na szczycie. Prawo, lewo? Góra? Nie? Hej? Dobra, to może trochę tutaj zagalopowałem się do góry. Jakbym tu poszedł w lewo. Nie, ewidentnie chyba trzeba po prawej, bo tam są takie jakby... Nie wiem... szczeliny, po których mogę przejść. No chyba jeszcze trochę niżej. No w prawo, kurczę. Okej, teraz spróbujmy. No może się udać. Jest! Wybacz, Marson, ale ryba mi się wyrwała. Jest śliska. Proszę posłuchać, panie Marson. Musi pan zrozumieć. Ona trzyma wszystkie karty. I do tego jest w zmowie z tutejszymi. Katyn, stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji. Rodzina Kate cię niepokoi. Będziemy mieć masę kłopotów, jeśli nie sprowadzisz tutaj dziewczyny. To nie strzelanina na Manhattanie, panie Marson. Dalej można jechać tylko konno, przez śniegi. Tu jest ta wieś, a za nią nic. Nic a nic. Ona oszalała. Cholera. Coś mi się wydaje, że pan detektyw nie jest w stanie dalej pójść za nami, co? Jak my byliśmy w stanie je, to i on powinien być, ale to jest cienki siurek, widzę. Chodź, Kate, idziemy dalej. W ogóle coś tu się rozbiło. Zaraz zobaczymy co. Możliwość iść... Mamy możliwość iść w prawo, bądź też tu w lewo. Aha. Czyli tu się to rozbiło wszystko. Coś z tego mogę wziąć? Czy coś? Tu nic, tu nic. Jeszcze dalej mogę przejść, chociaż to jest kokpit. O! O! Czy ty żyjesz, kolego? Obudź się! Hej! Obudź się! Zasnął? Ach, nic z tego. Ze słuchawkami na uszach nigdy mnie nie usłyszy. Zaraz, czy to nie jest... Ej, on wygląda w ogóle jak ten typ, którego wysłaliśmy w pierwszej części w kosmos niby. I w sumie bardzo podobne to, czym poleciał. Boris! To jest on! No nie mówcie mi, że ja muszę... Aha, masa przełączników, dzięki. Ups, coś się zepsuło. Może ile przełączników? Ile tu jest przełączników? God damn it! O! O! Aha. znalazłem jakieś numerki. Te są nieważne, widzę. Aha. Okej, tu mamy 03. Jak to wyłączymy, to... Czyli konkretna kombinacja tego ma być, tak? To w ogóle też chyba jest nieważne. No ale zróbmy... 8. Mam 03 i 28. Ajajajajaj, dobra, coś mamy. 03. Ach. To jest totalnie wyłączone. Ach. No mamy 03. Tu jest totalnie wyłączenie, tak? Dobra, mamy 03. Nic nie możemy się zgłosić, bo to jest jakieś nadawanie pewnie. I teraz tak. A jak to jakby zapamiętać? Zrobię odwrotnie. No kurde. Ja bym chciał mieć te 4 cyfry na tym ekranie. Czy ja jakoś mogę to zalokować, czy coś? Bo to jest odpowiedzialne pewnie za pierwszy człon. To jest odpowiedzialne za drugi człon. Tylko nie wiem, dlaczego obydwa mi się tak jakby kasują. Obydwa mi się kasują, kurde. Ajajajajajajaj, psa jajaj. No nie, tu są wszystkie 8, tak jakby... To było totalnie niesprawne. Ale tu 03 jest. Jak zrobię tak... nie, tak. To jest 28. Jest 03 i 28. 03. Dupa, za przeproszeniem, no szlak. Czy te przełączniki może jednak mają jakieś znaczenie? Tak, żeby zatrzymać tą 03. Jakoś tu zalokować, nie? Któryś z tych może lokuje to, znaczy zatrzymuje to na pierwszej pozycji. No kur... zapiał, no. Dobra, w dupie cię mam. Mamy jeszcze jedną miejscówkę do obejrzenia. Ja was nie chcę tutaj trzymać za długo na tej zagadce. Myślę, że do tego później dojdziemy. Ale coś tam, kurczę, już... Już coś tam się pojawiało. Na zielono jak się świeci, to znaczy zazwyczaj, że jest dobrze, nie? Ej, ta muzyczka mi się strasznie podoba. Pociąg jest naprawdę za daleko. A ja nie wiem, po co tam w ogóle przyszliśmy. Po co wspinaliśmy się tak wysoko? Przepraszam. A może z nim jeszcze da radę jakoś pogadać, albo nie wiem... Znaleźć jakąś wskazówkę. Bo myślę, że tak dużo przycisków to chyba... Ej, zaraz, tutaj jeszcze jest jakaś droga. O! Boże, leżą na saniach. Muszę jak najszybciej dostać się do pociągu, inaczej ich nie złapię. Patrzcie, patrzcie, tam jeszcze była jedna lokacja z jakąś wieżą nadawczą. Może tam będą jakieś informacje na ten temat, co? Tu nie. Tylko na wprost. Jest jakaś wieża i można wejść... O, dobra, najpierw tutaj, później wejdziemy na górę. Co my tutaj mamy? Mikrofon... Tylko nie... Ja tutaj może mogę się... 0328 było, tak? Boris! Boris! Odbiór! Tu Kate Walker! Obudź się! Obudź się! Jest! Przestań mnie lizać! Hej! Gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Ściągnij mnie na dół! Rozepnij pasy! Pasy? A tak, pewnie! Tylko pociągnę za ten zaczep i... A! Mam nadzieję, że jesteś cały. No i super, a jak kurde tam chciałem z tego samolotu się z nim skontaktować. No nie... a tu jakaś lokacja jest. Dobra, ale jeszcze sobie, zanim do niego pójdę, wejdę sobie tutaj na tą wieżę. Zobaczymy, czy coś ciekawego znajdę. Znając życie, trzeba odpowiednio przekręcić w odpowiednią jakby ćwiartkę, bo zauważyliście, że na tym tutaj po radarze mieliśmy tylko lewą górną ćwiartkę. A teraz mamy prawą górną ćwiartkę. Więc prawdopodobnie to o to chodzi, co? Idziemy do Borysa, zobaczymy, czy wszystko gra i czy nas pamięta tak naprawdę. To było miłe. Borys! 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 Ach, Kate! Mój odrzutowiec jest kaput! Zupełnie zniszczony! Samolot Hans... Biedny Borys! Twój odrzutowiec jest w opłakanym stanie! Ale latałem pośród gwiazd, Kate Walker! Niewielu ludzi może się tym pochwalić! Hans Vorarlberg został porwany. Jak to możliwe? Porwało go dwóch oprychów. Właśnie ich ścigam. Biedny pan Vorarlberg. Przykro mi, ale nie mogę tu wiele pomóc. Rozumiem. Za wszelką cenę muszę złapać tych łotrów. Hans nie czuje się najlepiej. Z przyjemnością bym ci pomógł, Kate Walker, ale nie mam pojęcia jak. Pociąg stoi u podnóża góry. Nie uda mi się tam dostać. A mój odrzutowiec leży w strzępach. Cóż, lądowanie nigdy nie było moją mocną stroną. Jesteś pewien, że nie mogę polecieć twoim odrzutowcem? No, czy ty go widzisz, Kate? Bardzo. Ja wiedziałem, że lot będzie niemożliwy, więc otworzyłem kokpit, wcisnąłem przycisk i w górę. Może uda się wykorzystać katapultę w siedzeniu drugiego pilota, ale musisz najpierw przełączyć ją na ręczne sterowanie. Muszę znaleźć sposób, by uruchomić katapultę w siedzeniu. Dobrze, na wszelki wypadek tu zostanę. Aha, a jak mam to zrobić? Dobra, może coś z tą satelitą, znaczy tą anteną. Okej, kochani, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny, a my widzimy się następnym razem, trzymajcie się i do usłyszenia, na razie, pa, pa.